Raz, dwa, trzy, 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 trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy, 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 trzy. Może na nas, może to w ogóle Olek już co pastek śpiewał i wtedy będzie gitara. Nie grzeją kolera. Powinni grać, ciepło być, kurwa, nic. Starość nie radość, nie? Ciebie nie ma zimno w tym. Nie, w tym dzień nie grzeją. Czemu to nie grzeją te grzejniki? Prądu nie ma. Dobrze, że. Na akurat nic nie widzę, ale no na pewno się garną. Niech się garną. Nie wiedzą jeszcze, co z tego będzie później. Co ich czeka później. Właśnie. Dobrze, że nie mam dzieci, wiesz? Jakby moje dziecko zaczęło grać w rokowym. Czego ja chciałem? W rokowym zespole. Aha, no tak, amatorsko, to proszę bardzo. W Domu Kultury po południu. Ale żyć z tego. Chyba, że bogaty tatuś, no to w porządku, niech se brało. Jeden raz, dwa, trzy, cztery raz, jeden raz, dwa, trzy, trzy raz. Jeden raz, dwa, trzy, cztery raz, raz, dwa, trzy, cztery raz, jeden, uch. Thank you.
tak bardzo serdecznie. Cieszymy się, iż znowu możemy dla was zagrać w tym nowym roku. Bluesa. Niekoniecznie smutnego, lecz również wesołego. Życzymy wam miłego feelingu. Tego, jak to żyjemy. Śląska Grupa Bluesowa jest kultowym zespołem. Są cztery niesamowite osobowości, oprócz tego, że jest to rewelacyjna muzyka. To ci ludzie bardzo dużo sobą reprezentują i to w tym jest ich urok. Dlatego jest taki magnetyzm, przyciągają ludzi. Wczorajszy koncert niesamowity, momentami atmosfera prawie jak na stadionie, churalne śpiewy. To rzadko który zespół w tej chwili generuje takie emocje jak Śląska Grupa Bluesowa. To głównym motorem tego zespołu to Janek jest, tak? Tak jak powiedziałem, to są cztery niesamowite osobowości. Każdy z tych muzyków ma własną drogę za sobą. Są niesamowicie ludzie, prywatnie. To są ludzie, z którymi można rozmawiać godzinami o muzyce, o życiu, o wszystkim. Mają swój bagaż doświadczeń i to emanuje z ich muzyki. Z
stąd ten magnetyzm. Teraz to czuję, wiesz, człowiek by chciał jeszcze powalczyć, bo walca, nie? Najlepiej się czuję na przypianinie, wtedy odżywam. A tak w życiu codziennym to widać, kiepsko się tulną po tym świecie. Ach, trzeba to jakoś ciągnąć ten... U nas na Śląsku dogadają, trzeba ten dyszel ciągnąć dalej. Póki kółko się nie urwie, nie? Idę, Aleś. Idź mu przestaw te piano. Popatrz na mnie, popatrz. Popatrz. No bo my to z domu to nie widział. No i teraz bym wszystko widział, ja cię będę. Ja ci teraz mogę nawet czytać. Tak. Czytaj mu to. I mów mu tam te teksty. 160. Dwa baloniki, duże lekko. 4 metry. Z takiego huka A ty się uczył grać na harmonice? Na grubie grałeś, nie? Tam górnikom grałem, jechali windą. Naciskam na knefel. Dyspozytorowi. Górniki z tego nic nie urozumieli. Nie wiedzieli, co to jest blues. Oni gadali blues, to jest tak, jakbyś kota za ogon ciągnął. Nieważne. Zagraj tu jakąś melodię, a co ty to grosz? Nie rozumieli tej muzyki, górniki. Nie, no ciepnął ta gruba, bo wiesz, miał jak inne fascynacje. Miał dość tej kopalni, kurwa. Janek, masz teraz w odsłuchu wokal, jeszcze raz zobaczymy. Raz zobacz jeszcze raz, w prawym, w lewym nie ma. Czyli w tym obok ciebie nie ma? Nie ma, obok mnie nie ma wokalu. A teraz zobacz. Raz, teraz jest. Dobra, już wszystko sobie wiemy. Teraz jest. Piano masz, nie? Tak. Dobra, super, wtedy. Możemy zobaczyć resztę perkusji na przykład. Ja mam good. Chcesz pęknie, tak?
pierwszy koncert jakiś? Pamiętasz? Pierwszy koncert to my jak z chłopakami kamerę grali. Nie, to jeszcze bez chłopaków. To ja zagrał pierwszy koncert na Akademii Szkolnej. W szkole. Na sali gimnastycznej. Pierwszy występ. To jeszcze chłopaków nie znał. Bo to było w szkole, no. Potem my się poznali dopiero. Po latach. A co, na pianinie grałeś wtedy? No, na pianinie w tej szkole podstawowej. Ale już bluesa zagrał. Na swój sposób. Ale to później było długo, to było później już, jak go skończył szkoła podstawową i zachodził do zawodówki. To my się spotkali tak przez przypadek jakoś, ja już grał, chłopaki też grali i jakoś my się tak spotkali u Leszka w mieszkaniu na Mariacki. No i postanowiliśmy się założyć zespół. No. Dom kultury kolejarza był na Dworcowej, na wieś się tam łaziło. Tam my ćwiczyli. Potem jeszcze na torach w Piotrowice, ale to tam było co innego. Ja wiem, że najbardziej tam jednak w tych Mijałkowicach ten zameczek. No bo tam było fajnie, przytulnie. Jak my głośno grali, to przyletywał kierownik i opierdalał nas, kurde. Cholera, nie mogę słyszeć, bo zaraz miał biuro tam. I za głośno mu to było. On tam orkiestra dynto ćwiczyła, to ty musiał mieć głośno, krzyżła. A najlepszy był tym, co uczył dzieci na akordeonie grać. Kurwa, te biedne dzieci, jak ryczał po tych dzieciach. Jak grasz? Źle, nie przygotowany jesteś. A ja, Józek. Józek nie rozpół mnie liczył. Z basowym ma wejście? Tak. Szczególnie jak ze płyty z nim nagrywał, w Warszawie na długi. Musiał mu zagrać jego nuty, nie moje, jego. Taki był. Musiał zagrać jego nuty, no. Ja bym musiał na płynie wrócić. Kiedyś był po mierycy, jak to widzisz, wszystko się odwróciło. Ale nic nie poszło na marne. Te ryczynie. Dla was grom. Od lat 40 na scenie trwam. Już lat 40 jesteśmy razem. Krema przed koncertem? Jest, jest. Krema jest na mnie leci. Krema jest zawsze. Do pierwszego dźwięku. Krema jest do pierwszych dźwięków, potem już przechodzi. Potem już tańczysz. To jest. I śpiewamy. Ty, kto śpiewa, ten śpiewa, ja tylko gram. Thank you.
Thank you.
To jest coś po prostu, co... Ała! Halo, panie! To jest stworzone dla ciebie. Jeszcze dół trzeba. A dół. A dół, ty od razu się cieszę. Gdzie masz góra? Flor? Może być odwodniony? Może być. Może być. Wiesz, bo to jest w takim, przychodzą takie okresy u ludzi starszych, no szczególnie, no, że nie czują pragnienia, wiesz, nie ma poczucia pragnienia. Tak prawdę mówiąc, wiesz, to co, on powinien 2 litry wody wypić. Ale ja mam poczucie pragnienia. No ty masz, a jeden ma, drugi nie ma, no. No jest bardzo osłabiony Janek. Zastanawiam się, czy po koncercie na pogotowie pojechać z nim, żeby lekarz zobaczył, bo jak będzie bardzo słaby, no to pojedziemy do domu jutro, nie będziemy grali koncertu w tym, w Częstochowie. Pamiętasz, nie pamiętasz? Zleciał kawał czasu już. Nie przypomnę mi się w głowie katki, biały kurz. Ale za to zawsze mam w sercu czarny śląski blues. Blues, co gromi każdy dzień, za mną chodzi jak ten cień. Mel, chodź. Ej, ja cię będę asy kurować. To jest po prostu... To jest to, że tego filmujesz, bo widzisz, że to są ostatnie chwile tego zespołu. To widać, nie? Chodź, zawsze zawarte mu drzwi. Nie zapomna nigdy bluesa, nie zapomna jak on brzmi. Nigdy nie zapomna ludzi, tych co mi otwarli drzwi. Nie zapomna nigdy bluesa, nie zapomna jak on brzmi. Nigdy nie zapomna domu, choć zawsze zamknięte mą drzwi.
Chyba się sypie za
młody się staje starym. Nikt nie zna swego dnia. A może tak naprawdę każdy tu dobrze wie i widzi, jak cierpliwie dorasta do nas śmierć. Za oknem liść zielony, thank you.